Halo, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nie będę mówił zbyt głośno, ponieważ jest trzecia w nocy, a ja w ogóle jestem w piżamce. O, widzicie, taki ze mnie Superman. No i w ogóle to wyglądam trochę jak kupa. O Jezu, te moje włosy, nie? Jest jeszcze gorzej. No ale i tak postanowiłem nagrać dla was właśnie odcinek. Za mną, kurczę, jak widzicie, po jednej stronie właśnie tam jest choinka, która wygląda fatalnie. Ubierałem ją ostatnio, nawet możecie zobaczyć na odcinku z fanartów. No i już zdążyła oczywiście się przewrócić, bobki się poczaskały. Po tej stronie jednak mam fanarty, których są miliardy. No naprawdę, to co tam widzicie, to jest tylko malusieńka część tego. Ta ściana cała jest zapełniona, no. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam bekowe wiadomości, które dostaję na sympatii i nauczę was, jak nie podrywać innych na podstawie właśnie autopsji, czyli tego, co ja tutaj dostaję. Potem jeszcze poodpowiadam na niedyskretne pytania, a jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka z niedyskretnymi pytaniami, w którym robiliśmy challenge na mieście, to zapraszam was na poprzedni film, który się nazywa Niedyskretne Pytania Challenge. Poza tym możecie wpadać na mój profil na sympatii, ponieważ oprócz tego, że niektórzy naprawdę nieudolnie próbują podrywać, to można znaleźć całkiem spoko osoby. Ja się sam zdziwiłem, że jest tam tyle młodych ludzi. No i jakoś tak jest w sumie z kim pogadać. No ale jedziemy. Tych wiadomości trochę jest. Ja niestety muszę je zamazać. No nie mogę pokazywać ludzi, ponieważ niektórzy mogliby się obrazić, niektórzy nie chcieliby wystąpić na odcinku. Elo ziomek XD, mam dla ciebie niedyskretne pytanie. Jesteś gotowy? No ja sobie myślę, no barze jestem, nie? Jeździsz windą po lesie? Aha, tutaj to ja w ogóle bekę miałem, bo masę osób mi wysłało coś takiego. Oczko dla ciebie, co słychać? Ja się tak zastanawiam, kurde, jakieś Janusze podrywu chyba ich uczyły, ale zdałem sobie sprawę, że to jednak jest opcja w sympatii, że możesz komuś wysłać oczko i właśnie taką dostajesz wiadomość, także no, przynajmniej tyle, nie? Siema, suczko. Tak, jak tak naprzedzie do kogoś, to na wangę zważ. Marcinie, jak byś zareagował, jakbyś wstał rano, a obok ciebie leżała jakaś 60-latka? What? Wyobraźcie sobie sytuację, że podchodzicie do jakiegoś faceta na ulicy, nie? No i zamiast powiedzieć w ogóle: cześć, jestem Mariola, to od razu walicie mu prosto z mostu. Słuchaj, stary, jak byś zareagował, gdybyś się obudził koło 60-latki? Tutaj ewidentnie jakaś mistrzyni podrywu. Słuchajcie tak. Hej, przejrzyj mój profil i zobacz, kto jest moim ideałem. Wchodzę sobie na profil, patrzę na mój wymarzony partner i widzę Marcin Dubiel. No po prostu, słuchajcie, dziewczyna mnie tak urzekła, że to jest miłość, to jest właśnie prawdziwa miłość. Czy wolałbyś wziąć udział w reklamie sex shopu, czy przyjść w samych slipach na przyjęcie urodzinowe? Ja to ewidentnie, reklama sex shopu na bank, ja mam parcie na szkło, także myślę, że sprawdziłbym się w tej roli idealnie. Co byś zrobił, gdyby Ola Bloła poszła z tobą do łóżka? Powiedziałbyś Blowowi? Ola, ktoś się dowiedział. Nie wiem. Nie wiem, co mamy zrobić. Zabijmy go. Tutaj właśnie mam pytanie, które jest jednym ze zwycięzców. Z kim wolałbyś spędzić tydzień sam na bezludnej wyspie? A. Mamiko. B. Little Monster. C. Pani Basia Kwart. D. Gracjan Rostec. No, z Mamiko to bym chyba nie wytrzymał, bo nasze charaktery to są po prostu... Little Monster... może nawet tydzień dałbym radę. A pani Basia Kwart, no powiedzcie mi, kto by z panią Basią Kwart nie chciał spędzić tygodnia na bezludnej wyspie? Ja to nawet mógłbym z nią całe życie spełnić. Spędzić. Wybieram odpowiedź C, pani Basia Kwart. Kolejne pytanie, które zwyciężyło. Twoja mama wchodzi do pokoju, a ty golisz pachy. Co robisz? A. Tłumaczysz mówiąc: to nowa moda. B. Tłumaczysz mówiąc: było mi za gorąco. No, mamo, trzeba sobie paszki zgolić, nie? Kurde, no. Jest zima, ale w sumie śniegu nie ma, słońce wali, no to... co się będę pocił tam, nie? C. Nic, to normalne. D. Uśmiechasz się i mówisz: tobie też ogolić?
Oh, you touch my tra-la-la. Ja to z pewnością mamy zapytałbym, czy jej golić pachy, bo nie wiem, czy goli, no. Musiałbym się upewnić. No i tutaj mam ostatniego zwycięzcę. Pani mnie zapytała, jesteś w domu strachów ze swoją dziewczyną. Nagle oboje słyszycie coś strasznego. Wybiegając z domu, ona się potknęła i złamała nogę. Co robisz? A. Uciekam i ją zostawiam. No, w sumie jak prawdziwy facet, nie? B. Chwilę jestem przy niej, ale coś idzie w naszą stronę, więc uciekam. C. Zostaję przy niej i pomagam jej się wydostać. To na bank odpada, bo nie będę dla jakiejś laski poświęcał swojego życia, nie? Będę się jej pomagał wydostać, a potem coś mnie zje. D. Chowam się do szafy. To jest podchwytliwe, bo tam nigdzie nie pisało, że jest szafa, więc ja bym nie ufał tej odpowiedzi. E. Niczego się nie boję, idę sprawdzić, co to było. No, tak jak mówię, aż tak dla dziewczyny się nie poświęcę, więc stanowczo wybieram odpowiedź B. Myślę, że sobie możemy jeszcze odwiedzić jakieś niedyskretne pytanka. Co wprawia cię w walentynkowy nastrój? Niecodzienny prezent, który w tym dniu dostaję. Przestrojone od miesiąca na czerwono centra handlowe. Zakochane pary obejmujące i całujące się na ulicach. Kartki walentynkowe, które nie mieszczą się w mojej skrzynce pocztowej. Zapytaj lepiej, co nie wprawia. No najchętniej to bym powiedział, że kartki walentynkowe, ale nikt mi nie wysyła kartek. O, to coś dla nas, nie? Czy kręcą cię gadżety erotyczne? Bardzo. Lubię nowości. Tak, ale są granice, których nie przekroczę. Chyba można by było spróbować. Nie chcę czegoś takiego widzieć w moim łóżku. To pytanie jest zbyt intymne. Nie, dla mnie nic nie ma zbyt intymnego w internecie, więc erotyczne gadżety. No w sumie mogę nie chcieć widzieć czegoś takiego w moim łóżku, ale w pokoju już tak. Powiedzmy, że tak, ale są granice, których nie przekroczę, wiecie, nie można być zbyt łatwym. Po powrocie do domu przyłapujesz partnera na zdradzie. Co robisz? A. Wyrzucam intruza z domu, a partnerowi urządzam piekło. Ostentacyjnie wyrzucam ubrania partnera za drzwi. Nie czekając na wyjaśnienia, uciekam i już nie wracam. Umawiam się z kimś interesującym i odwzajemniam się tym samym. Najpierw musimy o tym spokojnie porozmawiać. Żadnych nieprzemyślanych ruchów. Ostentacyjnie wyrzucam ubrania partnera za drzwi. Tak, definitywnie nie będzie się ktoś tutaj w moim pokoju ten teges, nie? No. Co powiesz na flirt przez SMS? Bardzo chętnie, to doskonałe dopełnienie filtru jako takiego. Wolę flirtować twarzą w twarz, jeśli flirt to tylko przez SMS, na flirt w realu jestem zbyt nieśmiały. Nie, no ja nieśmiały, no. Nie lubię flirtować. Nie, no wiadomo, bardzo chętnie, nie? Może jakieś pikantne zdjęcia czy coś? Twoja droga połówka wyjeżdża na dwutygodniową delegację. Co ty na to? Trudno, obowiązki to obowiązki, ja też mam sporo pracy. Odczuwam ulgę, czasem kiedyś trzeba odpocząć, coś czytać nie umiem. Smutno mi, nie lubię, kiedy ktoś bliski wyjeżdża nawet na krótko. Nie przeszkadza mi to, i tak będziemy się codziennie kontaktować. Już zaczynam tęsknić. No, w sumie szkoda, że nie ma odpowiedzi typu zapraszam koleżankę do domu. Nie no, wiadomo, ja jestem bardzo uczuciowy, przywiązuję się tylko do jednej osoby, więc tak naprawdę już zaczynam tęsknić. I'm so sick of that same old love. No, 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 no. I'm so sick of that same old love. Nie znam tekstu. Co sądzisz o spędzeniu nocy z przypadkowo poznanym człowiekiem? Całonocna rozmowa pod gwieździstym niebem? Czemu nie? No nie wiem, czyja noc tak się kończy, nie? Oni pod tym gwieździstym niebem to raczej nie będą rozmawiali. Idę z kimś do łóżka dopiero na drugiej randce. Raz się żyje, trzeba żyć chwilą. Muszę kogoś dobrze poznać, zanim zdecyduję się na taki krok. Lub taka decyzja jeszcze przede mną. Ja to wybieram, że idę z kimś do łóżka po drugiej randce, ale tak naprawdę, wiecie, minimum 10 randeczek, bo inaczej to mnie nikt nie przekupi. Ja taki nie jestem. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Od pierwszego wejrzenia to może być namiętność, a nie miłość. Tak, ja się z tym zgadzam. Nie ma czegoś takiego, że zobaczysz kogoś na ulicy, powiesz,
O kurwa, ja go kocham. Jakie maile najbardziej lubisz dostawać? No wiadomo, że to od fanek takie, wiecie. Gorące i śmiałe, pełne aluzji i gry słów. Tak, no normalnie nikt nie mógł lepiej tego nazwać. Co jest dla ciebie sygnałem, że osoba jest gotowa na spędzenie pierwszej wspólnej nocy? Zachęcający uśmiech. No normalnie ja jestem pewny, że jak się dziewczyna do mnie uśmiechnie, to ona już chce spędzić ze mną noc. Jakie kobiety pociągają cię najbardziej? Tajemnicze intelektualistki, kokietujące flirciary, rozmowne, dowcipne i trochę zwariowane, zwyczajne dziewczyny z sąsiedztwa. Nie no, mnie wiecie, mnie pociągają wszystkie dziewczyny, dlatego tutaj dla mnie wszystkie opcje, proszę bardzo. Co sądzisz o mieszkaniu ze sobą przed ślubem? Matko Boska, toż to grzech jest, przecież ja się nie zgadzam na takie rzeczy, żeby mi nie było. No właśnie, jak już o takich niegrzecznych uczynkach mówimy, to przypomniało mi się, że bardzo wielu z was pytało, jak się skończyła historia z ochroniarzem w poprzednim filmie. Było całkiem śmiesznie. Ochroniarze tam do nas podeszli, zagadali, w ogóle myśleli, że Mamiko to coś sprzedaje, albo może dealuje czymś, a my powiedzieliśmy, że wkręcamy ludzi. Poszli sobie na 10 minut, my nagraliśmy resztę i uciekliśmy. Tak. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. No i zapamiętajcie trzy najważniejsze zasady podrywu na sympatii. Nie pytaj, czy ktoś przejdzie się z tobą windą po lesie. Nie zaczynaj podrywu od słów siema suczko i nie wpisuj jego nazwiska jako swojego wymarzonego partnera. To jest trochę przerażające. Przypominam wam, żebyście odwiedzali mój profil na sympatii i pisali do mnie, zadawali mi niedyskretne pytania, ponieważ no bywa śmiesznie, jak widzicie. Zostawiajcie łapkę w górę. Ma być tutaj masę łapek w górę, bo jak nie będzie masę łapek w górę, to nic. To mi będzie smutno. Zostawcie subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie!